Sprawą Zosi P., 13-miesięcznej dziewczynki z domu dziecka, która w grudniu ubiegłego roku trafiła na oddział dziecięcy i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych do łukowskiego szpitala Świętego Tadeusza, żywo interesuje się wiele osób. W telewizji pokazano amatorskie nagrania, które odczytano jako przejaw daleko posuniętej ignorancji i braku zainteresowania maluchem ze strony personelu medycznego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Grzegorz Gomoła, postanowił zwołać w tej sprawie konferencję prasową. Odbyła się we wtorek, 10 marca. Na wstępie Grzegorz Gomoła przypomniał przebieg zdarzeń, które miały miejsce podczas i po pobycie Zosi z łukowskiego domu dziecka na szpitalnym oddziale. Powiedział również o tym, że już po pierwszych doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach dyrekcja podjęła kroki w celu dogłębnego wyjaśnienia zajść. Po tym jak pojawili się dziennikarze i zostaliśmy o tym fakcie poinformowani, wdrożyłem postępowanie wyjaśniające. Odebrałem wyjaśnienia, jak już wspomniałem, wszystkich pracowników, którzy mieli do czynienia z pacjentką. Aktualnie prokuratura rejonowa w Łukowie prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i wszystkie materiały, które ja zgromadziłem w moim postępowaniu wyjaśniającym, jak również historię choroby Zosi, będą przedstawione prokuraturze. Prokuratura również poprosiła o dane osobowe pacjentów, czy rodziców pacjentów, którzy przebywali w tym czasie, gdy przebywała również Zosia. Zawiadomiłem również rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Sierpcach. Doszły do skutku rotacje pracowników. Dwie panie pielęgniarki zostały przeniesione na inny oddział. I chcę powiedzieć Państwu taką rzecz. Na oddziale pracuje 18 pielęgniarek, 8 lekarzy i 5 salowych. Ponieważ zebrany przez Państwa dziennikarzy materiał w tej sprawie nie tyczy konkretnych osób, w chwili obecnej nie mogę też postawić konkretnych zarzutów zgodnie z prawem pracy konkretnym osobom. Liczę na to, że prokuratura, dysponując swoimi narzędziami, wyjaśni całą tą sprawę tak, żeby prawda wyszła na jaw. Proszę Państwa, zależy nam bardzo na tym, ponieważ w ślad za publikacją materiałów w mediach krajowych jesteśmy, proszę Państwa, bombardowani licznymi mailami. Ludzie do nas dzwonią. Niektóre telefony są bardzo obraźliwe. Dzwonią ludzie na oddział dziecięcy i w sposób bardzo obraźliwy komentują całą tą sytuację. Także z mojej strony jestem bardzo żywotnie zainteresowany, żeby prokuratura wyjaśniła sprawę od początku do końca. Proszę Państwa, ponieważ prokuratura przejęła sprawy, moje postępowanie wyjaśniające jest w tym momencie zawieszone. Wszystkie materiały zgromadzone przeze mnie zostaną przekazane do prokuratury i to jest to, co na dzień dzisiejszy chciałem Państwu przekazać. Obecny na spotkaniu dziennikarz łukowskiej telewizji kablowej Magnes, Sebastian Ignaciuk, zadając pytanie, wygłosił też swego rodzaju własne świadectwo. Asumpt do tego, jak stwierdził, dał mu pobyt na tym oddziale z własnym dzieckiem. Dziennikarz Magnesu powiedział, że nie wierzy, aby tak jak podawała TVP, dziewczynka przez 10 dni pobytu w szpitalu była pozostawiona sama sobie. A że dziecko miało biegunkę i wyglądało tak jak na filmie, moje dziecko też nie raz tak wyglądało. Na oddziale są 4 pomieszczenia, wszystkie przeszklone. Jest fizycznie niemożliwe, aby ta dziewczynka była pomijana przez personel, mówił Sebastian Ignaciuk. Dziennikarze byli ciekawi, jakie są wyniki ustaleń dyrekcji łukowskiego ZOZ-u, czy ktoś z pracowników został już ukarany. Dyrektor wyjaśnił, że 2 pielęgniarki dotychczas pracujące na oddziale dziecięcym przeniesiono na jeden z oddziałów dla dorosłych. Te osoby nie są ukarane w związku z całą tą sprawą, bo tak jak już powiedziałem, nie można nikomu dzisiaj postawić konkretnego zarzutu. Po rozmowie z panią ordynator i z panią oddziałową, pani ordynator wskazała 2 osoby, które, tak jak powiedziała, na te 2 osoby wcześniej docierały do niej sygnały o, można powiedzieć, zachowaniu mało empatycznym. Ta rotacja nie ma nic wspólnego z tą sprawą. To znaczy, to się, proszę Państwa, zbiegło. Natomiast ja liczę, tak jak powiedziałem, że albo postawimy komuś zarzuty, albo się z tych zarzutów po prostu oczyścimy. Tego nie wiemy. Bada sprawę prokuratura. Dopytywano również o to, w jaki sposób powstały nagrania dokumentujące rzekome zaniedbanie pielęgniarek wobec małej Zosi. Chciano dowiedzieć się, co o oskarżeniach sądzi personel medyczny. Ja nigdy nie mówiłem, że nagrania mogą być zmanipulowane. Są takie wyjaśnienia niektórych z pań pielęgniarek. Czy ja jestem pewien? No, proszę Państwa, nigdy nie można być niczego pewnym. W naszym szpitalu
jest prowadzona badanie satysfakcji pacjentów, w tym wypadku oczywiście rodzin pacjentów, ponieważ to są dzieci małoletnie, czasami tak jak w przypadku Zosi, niemówiące, nierozumiejące. Tak więc rodzice w pierwszej kolejności mogą wyrazić swoje niezadowolenie w ankietach. Tak jak już wspomniałem, mogą i powinni zakomunikować o nieprawidłowościach pełnomocnikowi do spraw praw pacjenta czy dyrekcji. To nie miało miejsca. Jeśli chodzi o badanie ankiet satysfakcji pacjenta, to chcę powiedzieć, że na 1496 pacjentów leczonych w tym oddziale w tamtym roku wpłynęło 26 ankiet, także to jest 1,7%. Te ankiety są w tej chwili w trakcie badania, bowiem analizujemy co roku badanie satysfakcji pacjenta. Badamy również, proszę Państwa, ocenę pracowników. Ta ocena jest też w tej chwili po roku, jest w trakcie do zbiegu, że jesteśmy w trakcie analizy. I na szybko mogę powiedzieć, że z analizy na przykład oceny pracowniczej nie wynika, żeby przełożeni w jakiś sposób już zły ocenili swoich podwładnych. Pielęgniarki tutaj mam na myśli. Jeśli chodzi o ankietę badania satysfakcji pacjentów, tak jak już wspomniałem, jest 26 złożonych ankiet. One są w tej chwili w trakcie analizy i niektóre z tych ankiet źle oceniają pracę personelu. To będzie przedmiotem dogłębnej analizy. Panie dyrektorze, Pan mówi, że poprosił personel tego oddziału o wyjaśnienia. Jak oni przedstawiają? No, persony przedstawia sprawę w ten sposób, że mogło oczywiście dojść do chwilowych, no nie powiem braku opieki, tak, ale chwilowych pozostawienia dziewczynki na oddziale bez permanentnej opieki, bo trzeba mieć na uwadze, że leżały tam również inne dzieci. Natomiast tak jak zostało przedstawione w materiale, że dziewczynka została pozostawiona bez opieki wielogodzinnej, personel temu zaprzeczył. Dyrektor wytłumaczył, że pod względem medycznym placówka dopełniła wszelkich wymogów i dziewczynka została wyleczona. Do domu wyszła z większą wagą ciała niż podczas przyjęcia na leczenie. Mówił też o rzekomym złym traktowaniu dziecka. Zarówno on, jak i inni kierujący placówką dowiedzieli się o tym z mediów około miesiąca po wypisaniu Zosi do domu. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, co roku przeprowadzamy badanie ankiet satysfakcji i wnioski są wyciągane co roku. W tej chwili akurat zbiegło się z tym, że została sprawa w ten sposób nagłośniona i powtarzam jeszcze raz. Gdyby sprawa była nam znana w grudniu, czyli wtedy, kiedy dziewczynka przebywała na oddziale, podjęlibyśmy działania zaradcze. Tak nasz szpital działa. Jak już wspomniałem, jest telefon, to jest specjalnie telefon dedykowany pełnomocnikowi praw pacjenta i z tego telefonu trzeba skorzystać. Tutaj mamy taką sytuację, że wydarzyło się coś i zostało przekazane dopiero w lutym, czyli praktycznie 2 miesiące od momentu, kiedy dziecko trafiło do szpitala. I to mnie w tym wszystkim zastanawia i dziwi. Ale z tego co wiem, to ludzie zwracali uwagę personelowi, tak przynajmniej wynika z materiałów. Tak, to jest przedmiotem badania. Rodzice twierdzą, że zwracali uwagę personelowi bezpośrednio związanemu z opieką nad dziewczynką, pielęgniarkom i salowym. Natomiast w rozmowie z panią ordynator wynika, że ordynator o tym też nie wiedział. Także lekarz dyżurujący na oddziale, kiedy te zdarzenia miały miejsce lub mogły mieć miejsce, to też nic o tym nie wiedział. Rodzice się nie zgłosili do lekarza dyżurującego. Czy było możliwe, by personel oddziału dziecięcego i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych zapomniał o swej 13-miesięcznej pacjentce? Tak właśnie sprawę przedstawiano w materiałach TVP emitowanych np. w Wieczornych Wiadomościach w niedzielę 8 marca. Oto co w tej kwestii miał do powiedzenia dyrektor Grzegorz Gomoła. Wygląda w ten sposób, że na dyżurze nocnym jest 3 pielęgniarki non-stop. Sale są przeszklone, wszystkie dzieci są pod nadzorem pań pielęgniarek i to jest opieka, która po prostu przebiega tak, jak powinna przebiegać. A w dzień ile jest personelu? Proszę Pani, na dzień są 3 pielęgniarki w systemie 12-godzinnym, 2 pielęgniarki zabiegowe i pielęgniarka oddziałowa. A jak często się zdarza, żeby dzieci były na oddziale bez rodziców? No bo wiemy, że na oddziale dziecięcym praktycznie przy każdym łóżeczku, przy każdym łóżeczku jest rodzic. Trafia się dziecko z domu dziecka, do którego matka nie przychodzi, na którego jego obiecuje. Opiekunki z domu dziecka nie mają czasu, więc jak zapewnić opiekę takiemu dziecku?
Państwa, no, opieka jest sprawowana tak, jak jest opieka w szpitalu. To są przeprowadzane zabiegi, to jest dawanie leków, to są zabiegi pielęgnacyjne. I tutaj materiał pokazuje dziecko, które jest urodzone, które jest sam. Z tym, że to jest materiał nagrany z telefonów komórkowych rodziców. I dziecko no, przez chwilę może być samo, tak jak już wcześniej wspomniałem. Natomiast... Może ja powiem, struktura naszego oddziału dziecięcego, jeżeli Państwo chcecie się z nim zapoznać, to w moim towarzystwie jedna, dwie osoby mogą wejść. Możemy z poszczególnymi telewizjami wejść i żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Są to szklane ściany i osoby przechodzące przez korytarz, tutaj chodzi o personel medyczny, widzą dzieci, które leżą na łóżeczkach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, już chyba 2 lata temu podjęliśmy taką decyzję o tym, że to nie jest pierwsze dziecko, które trafiło do nas z domu dziecka. Podjęliśmy taką decyzję, że dzieci z domu dziecka mają leżeć naprzeciwko dyżurki pielęgniarki. Czyli pielęgniarka najbliżej jak tylko jest to możliwe i wtedy pielęgniarka ma praktycznie cały czas na oku, tak mówiąc w cudzysłowie, to dziecko. Także to już było 2 lata temu taka nasza decyzja o naszym dziecku. Tak jak wspomniałem, materiał w tej chwili jest badany przez prokuraturę. Prokuratura przesłucha wszystkich świadków tego zdarzenia i mam nadzieję, że tak jak już wspomniałem, prawda wyjdzie na jaw. No takie pytanie techniczne. Już w ciągu ostatnich 4 lat moje dziecko w tym szpitalu na tym oddziale przyleżało po prostu 120 dni i każdej nocy biorą za dzieckiem i każdego dnia praktycznie. I codziennie rano jest obchód. Idzie pani ordynator, to jest 2-3 lekarzy, to jest 2 pielęgniarki, to jest pielęgniarka zabiegowa. Czyli jak wchodzę do tego pomieszczenia, to nie ma już gdzie się ruszyć. I tak jest zawsze rano i czasami wieczorem. Jak to jest możliwe, że w tych dniach 11, bo wynika z materiału, że ona, ta Zosia, tak, była tam ale sama przez 10 czy 12 dni. To jest według mnie fizycznie niemożliwe i troszeczkę poddaje pod wątpliwość ten tendencyjny mimo wszystko stałym szacunkiem dla Zosi materiał. Szkoda, że nie ma pani Kołodziej, bo myślę, że jako koordynatorka by się pewnie powiedziała. Proszę Państwa, no są standardowe procedury, to są obchody ranne i obchody wieczorową porą i wydaje się być niemożliwe, tak jak już wspomniałem. Prokuratura zbada tę kwestię, odbierze zeznania świadków i chce, żeby ta prawda wyszła na jaw, bo jeżeli się okaże, że materiał jest tendencyjny, no to będziemy wtedy występowali o jakieś, prawda, no, sprostowania, tak? Wiecie Państwo, no, w chwili obecnej cała Polska mówi o Łukowie i o tych zaniedbaniach, natomiast no, trzeba tę sprawę wyjaśnić do samego końca. Sprawa rzekomego zaniedbywania małej Zosi jest wyjaśniana zarówno przez dyrekcję SPZOS, jak też przez Starostwo Powiatowe w Łukowie, właściciela szpitala. Sprawę ewentualnego narażenia życia i zdrowia bada również prokuratura rejonowa w Łukowie. Nie wiadomo jeszcze, do czego doprowadzą te postępowania, warto jednak wyciągać już teraz wnioski na przyszłość. Gdy na jakimkolwiek oddziale pacjenci będą przez personel potraktowani nieodpowiednio, należy informować o tych zdarzeniach na bieżąco. W łukowskim szpitalu są różne możliwości przekazywania dyrekcji skarg i wniosków. Opieka była sprawowana na najwyższym poziomie, tylko ja udostępniam narzędzia i oczekuję, że jeżeli ktoś cokolwiek wie, cokolwiek spostrzeże, co jakąś nieprawidłowość, poinformuje. Tak jest nasz system tutaj ukierunkowany na właśnie podnoszenie jakości. Mało tego. Te wszystkie możliwości, telefon, mail, to są, proszę Państwa, można anonimowo napisać. Te wszystkie skargi są rozpatrywane na bieżąco. Specjalnie uruchomiłem telefon. Wzorem tych telefonów na drogach, tak jak czasami widzimy, że jeżeli uważasz, że kierowca naruszył przepisy ruchu drogowego, zadzwoń do właściciela, prawda? Więc to jest taki sam telefon. To jest telefon po to, żeby ktoś mógł anonimowo zadzwonić i powiedzieć o swoim problemie. Na każdym oddziale jest informacja, w każdym miejscu jest informacja o pełnomocniku praw pacjenta. I teraz ja się dziwię, że ludzie na ulicach o tym mówią, a tutaj, prawda, nie mówią tego na wprost. I tak jak już wspomniałem, gdyby sprawa była zasygnalizowana w grudniu, na pewno byśmy zajęli się sprawą w grudniu na bieżąco. Wtedy wiadomo, kto konkretnie w danym dniu, skarga z danego dnia jest rozpatrywana na bieżąco, wiemy o zespole. Tu jest 18 pań pielęgniarek, które w tym czasie przewinęły się z natury rzeczy w systemie zmianowym i większość z tych pań sprawowało opiekę nad chorą Zosią. Troje rodziców, których dzieci przebywały w szpitalu w tym samym mniej więcej czasie co Zosia, obwiniają personel o zaniedbywanie dziewczynki, ale nie mówią wprost, kto w ich mniemaniu nie dopełnił obowiązków. Dyrekcja chce się tego dowiedzieć za wszelką cenę. Są osoby, które nie wskazują konkretnych pracowników,
pracowników, konkretnych osób, tylko mówią ogólnie. A z tego ogólnie, no to ja nie mogę dzisiaj sprawa pracy jako pracodawca postawić zarzutu nie wywiązywania się z obowiązków pracowniczych, ponieważ są zarzuty ogólne. Zwróciłem się do pani naczelnej, zwróciłem się do przedstawiciela Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych o to, żeby te panie przeprowadziły taki sondaż, które z pań pielęgniarek pracujących na innych oddziałach czułyby się dobrze na oddziale dziecięcym, bo być może trzeba tą rotację głębszą przeprowadzić. Tak? Na razie dotyczy dwóch osób, ale być może trzeba przeprowadzić głębszą rotację. Tylko powtarzam, gdyby sygnały takiej treści docierały do nas dużo wcześniej, to wcześniej byśmy to po prostu przeprowadzili. W tej chwili mamy sygnał, tak naprawdę. 17 lutego dowiedzieliśmy się dopiero o nieprawidłowościach, które miały miejsce w grudniu ubiegłego roku. Te działania w tej chwili, nie to, że czekamy, aż Państwo w telewizji opublikujecie. Ja tu przedstawiłem harmonogram moich prac wyjaśniających. Po prostu był sygnał 17 lutego i od tego 17 lutego zaczęliśmy sprawę wyjaśniać. Uważam, że prokurator będzie pomocny w swoim materiale, będzie pomocny, bo ja ze swojej strony, jako dyrektor, zwróciłem się do wszystkich, tak jak już wspomniałem, do wszystkich pracowników, którzy mieli do czynienia z chorą pacjentem, o wyjaśnienie. I z tych wyjaśnień nie wynika możliwość zrobienia jakichkolwiek ruchów. Proszę Państwa, musimy dzisiaj też wiedzieć o tym, że jakiekolwiek ruchy bezpodstawne mogą narazić mnie na oskarżenie, że prowadzę działania niezasadne, że kogoś prawda mobbinguje. Dlatego też liczę na to, że prokuratura będzie tutaj pomocna. Czy szpital w związku ze sprawą przedstawioną przez media ma sobie coś do zarzucenia? Czy ordynator oddziału i jego personel otrzymali już jakieś zalecenia? Przepraszam wszystkich, którzy byli narażeni na obejrzenie tego materiału, bo również takie maile przychodzą tej treści. Przepraszam również, gdyby się potwierdziły te zarzuty, to z tego miejsca już dzisiaj przepraszam małoletnią dziewczynkę, jej opiekunów prawnych i wszystkich, którzy zostali tą sprawą poruszeni i dotknięci. A zapewniam Państwa, że ze swojej strony dokonamy wszystkiego, aby poprawić, aby na przyszłość nie miało miejsca takie zdarzenie. To nie jest tak, że my czekamy, aż jakieś wydarzenie medialne nastąpi. To jest cały czas praca nad tym, żeby poprawić jakość świadczonych usług. Pan redaktor mówi, że czy nic nie mamy sobie do zarzucenia. Z punktu widzenia takiego formalnego struktury, no to trudno, żebyśmy mieli sobie coś do zarzucenia, bo to, co dyrektor tutaj wspomniał, wszędzie są wywieszone numery telefonów do pełnomocnika do spraw pacjenta, do rzecznika praw pacjenta, maile są, można do nas się zgłosić. Taka sytuacja nie miała miejsca. Natomiast jak ja do tego podchodzę? Ja do tego podchodzę, jakby to zdarzenie miało miejsce i wszelkie nasze działania idą w tym kierunku. My nie wiemy, czy faktycznie tutaj drugi pan redaktor wspomniał, że fizycznie jest to niemożliwe, żeby dziecko pozostawało tyle bez opieki. I to jest prawda, ale podchodzimy w ten sposób, że to zdarzenie, tak jakby to zdarzenie miało miejsce, jakby ten materiał był od początku do końca prawdą i podejmujemy działania. To nie są tylko działania w formie takiej strukturalnej, że przeniesienie, tak jak mówię, narzędzi prawnych za bardzo nie mamy, bo nie ma personalnych oskarżeń, ale wiadomo, że jest jeszcze jakaś inna sfera, sfera rozmów i tutaj też jakieś działania z naszej strony są podejmowane. Na koniec poruszono kwestię opieki nad dzieckiem w szpitalu. W odniesieniu do większości malców bardzo pomocni w tym są rodzice, którzy mają prawo przebywania na oddziale i z tego prawa korzystają. Kto ma się jednak opiekować dzieckiem z domu dziecka? Dziecko z domu dziecka, 13-miesięczne, czyli nie mówiące, nie chodzące, może pozostać bez opiekuna prawnego w szpitalu? Oczywiście, że może. Dzisiaj prawa pacjenta idą w tym kierunku, że właśnie jest umożliwienie sprawowania opieki przez osobę skazaną, tutaj jeśli chodzi o osoby małoletnie, przez opiekunów prawnych. Dziecko nie zostaje samo, bo ma opiekę personelu medycznego, natomiast jest możliwość, żeby rodzice sprawowali dodatkową opiekę. Proszę Państwa, mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy. Z każdego takiego przypadku należy wyciągać wnioski. Tutaj są wnioski oczywiste. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, inne organy powołane do badania takich naruszeń przepisów prawa. Tutaj jest formułowane podejrzenie o narażenie na utratę zdrowia i życia dziecka, prawda? Także sprawa zostanie zbadana i wyciągniemy wnioski do głębi. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie.
Po konferencji prasowej, którą relacjonujemy, w mediach elektronicznych ukazało się jeszcze kilka materiałów filmowych z Łukowa. Najwyraźniej wystąpienia przedstawicieli dyrekcji SPZOS nie przekonało dziennikarzy mediów ogólnopolskich, ponieważ wciąż w audycjach były powtarzane informacje o tym, jak to w łukowskim szpitalu całkowicie zapomniano o 13-miesięcznym chorym dziecku. W najbliższym numerze tygodnika siedleckiego znajdą się materiały, które problem opieki nad malutką Zosią z domu dziecka przedstawią wielowątkowo. Zapraszamy do lektury.